Chwała Bogu. To Pan porusza serca. Tutaj nic się nie dzieje w kwestii kto, gdzie, kiedy i co, ale Pan naprawdę dotyka naszych serc i to jest wspaniałe, że możemy indywidualnie do Niego przychodzić. Nie trzeba mieć specjalnych audiencji, jakiegoś schedule, żeby się umawiać i w każdej chwili, w każdym czasie, w każdym momencie naszego życia Pan jest. Jego imię jestem, który jestem. On żyje. I dzisiaj o tym będziemy szczególnie mówić. Może nie tylko dzisiaj, ale dzisiaj też chcemy o tym mówić. I otwórzmy, bardziej poczytamy. Poczytamy o tym dniu, o tym, co się dokonało wtedy, dokonuje, myślę, że i dzisiaj. 23 rozdział Ewangelii, 24 rozdział Ewangelii Łukasza. I chciałbym, żeby to słowo bardziej dotykało nas dzisiaj, więc więcej też poczytamy. Przeczytamy cały rozdział 24. Cały ten rozdział 24. Pierwszego dnia tygodnia. Wczesnym rankiem przyszły do grobu, niosąc wonności, kobiety, które chciały namaścić Pana Jezusa Chrystusa, które przygotowały, a z nimi inne kobiety. I został kamień odwalony od grobowca. A wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. A gdy zakłopotały się z tego powodu, nagle dwaj mężowie stanęli przy nich w lśniących szatach i przestraszone schyliły twarze ku ziemi, a oni powiedzieli do nich, ważne pytanie, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu. Ale powstał z martwych. Przypomnijcie sobie, jak mówił wam, gdy był jeszcze w Galilei. Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i ukrzyżowany. A trzeciego dnia zmartwychwstanie. I przypomniały sobie Jego słowa, a wróciwszy od grobu, oznajmiły to wszystko 11 i wszystkim pozostałym. A były to Maria Magdalena, Joanna, Maria, matka Jakuba i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom. I oni usłyszeli, uwierzyli i radowali się. O, przepraszam. Poniosło mnie. Werset 11. Lecz ich słowa wydały im się niczym baśnie. Wiecie, bajki na dobranoc dzieciom się opowiada. No teraz to już mniej, bo tam te media załatwiają sprawę i bajki oglądają. Kiedyś to tylko 10 minut mieliśmy w ciągu całego dnia na bajkę. Baśnie. I nie uwierzyli im. Wtedy Piotr wstał i pobiegł do grobu. A gdy się nachylił, zobaczył płótna leżące osobno i odszedł, i dziwiąc się temu, co się stało.
A tego samego dnia dwaj z nich szli do wioski zwanej Emaus, która była oddalona od 60 jardów od Jerozolimy i rozmawiali ze sobą o tym wszystkim, co się stało. A gdy tak rozmawiali, wspólnie się zastanawiali. Sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były zakryte, że go nie poznali. Zapytał ich, cóż to za rozmowy prowadzicie między sobą w drodze? Dlaczego jesteście smutni? A jeden z nich, któremu było na imię Kleofas, opowiedział mu, czy jesteś tylko przychodniem w Jerozolimie i nie wiesz, co się tam w tych dniach stało? I zapytał ich, o czym? Pan Bóg jest dobry. A oni mu opowiedzieli o Jezusie z Nazaretu. Był prorokiem. Potężnym w czynie i w słowie przed Bogiem i całym ludem. Jak naczelni kapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się. Myśmy myśleli, że w końcu nas wyzwoli od tych paskudnych Rzymian. I będziemy piękni, zdrowi, bogaci. Będzie nam dawał chleba codziennego. Będzie nas ustrawiał i będzie królem. Tak myśleliśmy. Lecz po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak to się stało? Nadto niektóre z naszych kobiet zdumiały nas. Były wcześnie rano przy grobie, a nie znalazłszy jego ciała, przyszły, mówiąc, że miały widzenie aniołów, którzy powiedzieli, iż on żyje. Wówczas niektórzy z naszych poszli do grobu i zastali wszystko tak, jak mówiły kobiety, ale jego nie widzieli. Wtedy on powiedział do nich, kochani, głupi, o głupi i serca nieskorego do wierzenia, do wiary. We wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć i wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do wsi, do której szli, a on zachowywał się tak, jakby miał iść dalej, lecz oni go przymusili, mówiąc, zostań z nami, bo zbliża się wieczór i dzień się kończy. Wszedł więc z nimi, aby zostać. A gdy siedział z nimi za stołem, wziął chleb, pobłogosławił i łamiąc, podawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go. Lecz on
zniknął im z oczu. I mówili między sobą, czy nasze serce nie pałało w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i otwierał nam pisma? A wstawszy o tej godzinie, wrócili do Jerozolimy i zostali zgromadzonych 11 i tych, którzy z nimi byli. Ci mówili, Pan naprawdę zmartwychwstał. I ukazał się Szymonowi. Oni zaś opowiedzieli, co się stało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. A gdy to mówili, sam Jezus stanął pośród nich i powiedział do nich, pokój wam. A oni się zlękli i przerażeni myśleli, że widzą ducha. I zapytał ich, czemu się boicie? I czemu myśli budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, że to ja jestem. Dotknijcie mnie, zobaczcie, bo duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Kiedy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli, to jest takie dziwne słowo dla mnie, z radości nie wierzyć, ale tak jest napisane. Dziwili się. Zapytał ich, macie coś do jedzenia? I podali mu kawałek pieczonej ryby i plaster miodu. A on wziął i jadł przy nich. Potem powiedział do nich, to są słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co jest o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył ich umysły, żeby rozumieli pisma. I powiedział im, tak jest napisane i tak Chrystus musiał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. W Jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy, a wy jesteście tego świadkami. A oto ja ześlę na was obietnicę mego Ojca, a wy zostańcie w mieście Jerozolimie, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka. I wyprowadził ich aż do Betanii i podniósł ręce, błogosławił ich. A gdy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony w górę do nieba. A oni oddali mu pokłon i wrócili do Jerozolimy z wielką radością i byli zawsze w świątyni, chwaląc i błogosławiąc Boga. Amen. Wiecie, te żywe historie z Ewangelii przemawiają dużo bardziej niż godzinne kazania, które często są może i ukwiecane, często kaznodzieje próbują zachęcić, żeby ludzie nie spali. Wiecie, no tak to bywa, że niektórzy zasypiają. Ale które tutaj czytamy, Słowo Boże, to był taki dzień, w którym uczniowie byli zdezorientowani, można by tak powiedzieć, bardzo lekko. Wiecie, dla mnie to jest bardzo zawsze zadziwiające. Chodzili z Panem Jezusem
przez przynajmniej 3 lata, niektórzy go nawet więcej, dłużej znali, ale słuchali go przez 3 lata, nie tylko słuchali, ale też widzieli jego dzieła, dotykali sami ich, doświadczali. Wiele razy Pan Jezus mówił do nich o godzinie, która ma przyjść. Piotr mówił: Panie, nie może to na Ciebie przyjść. Nawet Piotr reagował. Ale mimo wszystko, że słuchali, mimo wszystko, że doświadczali, kiedy przyszedł ten dzień, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Lecz ich słowa wydały im się niczym baśnie i nie uwierzyli im. Radowali się, z radości jeszcze nie wierzyli i dziwili się. Spodziewaliśmy się, że odkupi. Nie docierało, nie dotarło. Zadziwiające. Kiedy patrzymy na dzisiaj otaczający nasz świat, to wierzę, że podobna sytuacja się dzieje w kościołach. Zwiastowana jest Ewangelia. Mowa jest o Panu Jezusie Chrystusie, zmartwychwstałym, żyjącym teraz. Ale umysły ludzi w kościołach. Nie mówię o ludziach niewierzących. Wiecie, to byli uczniowie Pana Jezusa. To byli ci, którzy tu jest powiedziane, kiedy rozmawiał z nimi, serca ich zaczęły pałać, kiedy im wykładał słowo. To byli ludzie, którzy szukali. Ale jednak mieli umysły zamknięte. Czym? Ano, swoimi wyobrażeniami. A jak ty sobie wyobrażasz Pana Jezusa? Ha? Kim On naprawdę jest? Jak do Niego przychodzisz? Daj wtedy, kiedy potrzeba. Czy Pan Jezus jest takim dobrym wujkiem, który ma za marynareczką: czego chcesz, już ci dam. O, tego chcesz, masz. Nie. Pan Jezus taki nie jest. A jeśli ktoś myśli, że tak jest, to się zdziwi, jak uczniowie zdziwili się. Pan Jezus czyni wszystko, żeby Ewangelia i słowa, Jego słowa, dotarły do naszych serc, dotarły do naszych myśli. On robi wszystko, jak czytamy tutaj. Ten mały fragmencik. Pan Jezus stwarzał wszystkie możliwości i sposoby, żeby dotrzeć do myśli, oczu, uszu, wszystkich bodźców. Dajcie mi jeść. Nie jestem zjawą.
Jan mówi, jeśli ktoś nie wierzy, że Jezus przyszedł w ciele, jest antychrystem. Dlatego Pan Jezus mówi, popatrzcie na moje ręce, zobaczcie moje nogi, dotknijcie, dajcie mi jeść. Nie wierzcie tej wieści, że wykradli mnie z grobu. Wiecie, że do dziś dnia ta wieść istnieje. Do dziś dnia nauczają. Mówią, no wiecie, on tak przyszedł i tak umarł. I tak wzięli ten kamień, odwalili po cichu, tam po cichutku. Wiecie, żołnierze tego pilnowali. To było zapieczętowane. Ktoś tego nie wie, staje się strasznym ignorantem. Nie można tych faktów ignorować. To jest fakt. On otwiera umysły i serca, aby dotrzeć. Uwierz. Przyjdź. Nie myśl tylko o tym, że no, dobry prorok. Wielu ludzi mówi, że Pan jest tak. To był jeden chyba z największych proroków. Tak, jest prorokiem. Ale jest jedynym. Nie ma takiego człowieka w historii. Nie ma zapisów w historii. Flawiusz nawet zapisuje. Tylko o Panu Jezusie Chrystusie. Człowiek świecki. Że istniał taki, którego ukrzyżowali. Nie ma proroka, który by zmartwychwstał. Oprócz tego, o którym jest napisane, że zmartwychwstał i żyje i czyni to, abyśmy wierzyli. Jak wierzyli? Jakub pisze w pierwszym rozdziale swojego listu. Werset 22-23. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukujących samych siebie. Wiecie, można samego siebie oszukiwać. Ponieważ słowa, które słyszę, mogę wymieszać z moimi wyobrażeniami, z moimi oczekiwaniami, z moimi odczuciami. I taki człowiek oszukuje samego siebie. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukujących samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu. Przyjrzał się sobie, odszedł, i zaraz, wiecie, to jest tak jak w przypowieści o ziarnie. Ziarno zostało rzucone na drogę, padło na drogę i zaraz przyszły kruki i wydziobały. Zaraz zapomniał, jakim był. Słowo Boże jest lustrem, który nam pokazuje, kim jesteśmy. Słowo Boże pokazuje nam też, kim On jest. Pan Jezus Chrystus
jeśli to słowo dociera, jeśli dotrze do Twoich oczu, uszu, wnętrza, umysłu, serca, po to, abyś zareagował na to słowo, trzeba, musi się zareagować, aby móc wykonać. Słuszę i jestem posłuszny. W liście do Rzymian napisane jest w 10 rozdziale, werset 8-11. Cóż mówi Pismo? Cóż takiego Pismo mówi? Blisko Ciebie jest Słowo. Blisko Ciebie jest Słowo. Na Twoich ustach i w Twoim sercu. To jest słowo wiary, które głosimy. Jeśli, znowu jakiś warunek, tak, Ewangelia jest warunkowa, to nie spada jak młot. Przychodzi i czeka na reakcję. Jeśli ustami wyznasz Pana, Pana, nie per Pan, ale Pan, mój Pan, Jezusa, i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go. Masz wierzyć. Bóg wskrzesił Go z martwych. Będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Mówi bowiem Pismo. Każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie będzie zawstydzony. Wstydzisz się Chrystusa? Wstydzisz się mówić o Nim? Wstydzisz się wyznawać Go? Będziesz zawstydzony. Ale jeśli nie wstydzisz się tego imienia, mimo, Pan Jezus opowiada, będą się z was śmiać, będą was prześladować z powodu mojego imienia, ale nie będziesz zawstydzony przed moim obliczem. Jeszcze może króciutko. Czytaliśmy ten rozdział 24 i tam jest powiedziane, że pierwszego dnia tygodnia. Wiecie, wierzymy. Słowo Boże nam mówi wyraźnie, i tak wierzymy, że Bóg stworzył świat nie przez wybuch, to nie było w garażu i nie bawił się bombą i był niekontrolowany wybuch, no i trudno stało się. I mamy to, co mamy.
To tak wierzą naukowcy, wiecie. Ale nie mają na to dowodów. Wierzymy, że Bóg stworzył świat w 6 dni, a 7 dnia odpoczął. Jest powiedziane, że kiedy stworzył wszystko i stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo swoje, stworzył ich jako mężczyznę i niewiastę, to o tym też świat zapomina. O tym też świat współczesny zapomina. Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Jako mężczyznę i kobietę. I pobłogosławił ich. To jest Boże stworzenie. I to stworzenie było koroną stworzenia. Wszystko, co stworzył, było dobre. A to, że stworzył człowieka, było bardzo dobre. I 7 dnia odpoczął. Zmęczył się? Nie. Pan Bóg się nie męczy. Pan Bóg się nigdy nie męczy. Odpoczął, ponieważ stworzenie było doskonałe. Nie trzeba było już nic więcej. Ale czytamy zadziwiającą rzecz. W przekazie Ewangelii czytamy pierwszego dnia tygodnia. Niektórzy też mówią pierwszego dnia po sabacie, czyli po dniu odpocznienia. Pierwszy dzień to istnienie jeszcze coś po dniu odpocznienia. Przecież Pan Bóg wszystko stworzył. Koniec, kropka, zamknięte. 7. 7 w Słowie Bożym jest określane jako pełnia, jako zamknięte, dokończone, nic więcej nie trzeba. Całe. Bardzo dobrze. Pierwszego dnia po sabacie. A niektórzy jeszcze mówią 8 dnia. Dziwne, nie? Ale 8 w Nowym Testamencie, znaczy w Biblii, określa nam coś nowego. Zupełnie nowego. Bóg stworzył świat w 6 dni, 7 dnia odpoczął. Żyjemy około końca 6. tysiąclecia. Wejdziemy w 7. tysiąclecie. Wierzę, że to będzie dniem, tysiącleciem, przyjścia Pana Jezusa Chrystusa i panowania Jego na ziemi. Ale po tym czytamy, oto wszystko stało się nowe. Nowe. Słyszycie to? Bóg stwarza nowe wszystko. To jest coś niesamowitego, co nam Słowo Boże opowiada. Zobaczmy 2 list do Koryntian. 2 list do Koryntian. 5 rozdział. Znamy ten werset, dlatego że go znamy, więc go przeczytamy. 5 rozdział, 17 werset.
Jeśli więc ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare, przeminęło. Oto wszystko stało się nowe w Chrystusie, Panu naszym. Nie było nikogo, kto w ten sposób zmartwychwstał. To jest coś nowego. On stał się pierwiastkiem. Można to przeczytać też w innych miejscach. Zobaczmy na przykład Kolosan, trzeci rozdział, może pierwszy rozdział, 18 werset najpierw. List do Kolosan o Panu Jezusie. On jest, mowa o Chrystusie, Chrystus jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, pierwiastkiem, pierwszym, aby we wszystkim był pierwszy. Ten dzień to jest początek nowego, a On jest tym pierwszym. Nie ma nikogo innego, tylko On jest tym pierwszym. Ale za pierwszym idą następni. Kolosan, trzeci rozdział, 9-10. Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami, a przyodzialiście się w nowego, który się odnawia w poznaniu, w jaki sposób? Na obraz tego, który go stworzył. Na obraz tego, który go stworzył. Wiecie, stare stworzenie, szósty rozdział listu do Rzymian, nie jest w stanie się przypodobnić do obrazu tego. Nie jest w stanie. Któż nas wyrwie z tego stanu? Dzięki niech będą Panu Jezusowi Chrystusowi, jak mówi święty Paweł. To tylko niemu, dzięki niemu. Jesteśmy w stanie przyoblec się w nowego, który odnawia się w poznaniu, Poznajcie, nauczcie się. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. W poznaniu tego, na obraz tego, który go stworzył. Jest też przestroga. Słowo Boże przestrzega w kwestii zmartwychwstania. Przestrzega, jest to mocna przestroga dla ludzi, którzy przychodzą do kościoła. A nie wierzą w zmartwychwstanie. A może jest to dla nich baśń.
a może mają swoje wyobrażenia, a może cieszą się, ale nie wierzą. Piętnasty rozdział pierwszego listu do Koryntian. Jest mowa o wadze zmartwychwstania i co by było, gdybyśmy nie wierzyli w zmartwychwstanie. Moglibyśmy wierzyć we wszystko inne, ale jeśli byśmy nie wierzyli w zmartwychwstanie. Werset 15. Tego 15 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Okazuje się, że jesteśmy fałszywymi świadkami Boga, bo świadczymy o Bogu, że wskrzesił Chrystusa, którego nie wskrzesił, jeśli umarli są wskrzeszani. Wiedząc, stajemy się fałszywymi świadkami. Fałszywymi. Jak nie wierzysz, jesteś fałszywy. To są konsekwencje. Jeszcze 14 werset. Jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, to daremnie jest nasze głoszenie. Daremne. Daremna jest również nasza wiara. Jeśli nie wierzysz w zmartwychwstanie Chrystusa, to ty nie nawet nie ma sensu, żebyś wierzył. W ogóle nie ma sensu, żebyś cokolwiek mówił o Nim. Werset 17. Jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, daremna jest wasza wiara i nadal pozostajecie, jesteście w swoich grzechach. To jest coś bardzo ważnego. Jeśli nie wierzysz w zmartwychwstanie, pozostajesz w swoich grzechach. Nie zostałeś usprawiedliwiony. 18 werset. Tak więc i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Poginęli. Poumierali bez nadziei. I ten 19 werset, który był już przeczytany, ale jeszcze raz go przeczytamy. Jeśli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, że nie zmartwychwstał, tutaj jest powiedziane, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej, tam było lepsze słowo, pożałowania godni. U mnie jest nieszczęśliwi. Pożałowania godni. Biblia zapewnia i mówi o zmartwychwstaniu bardzo wyraźnie. Nie tylko o zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. To jest pierwsze, ale za tym jest następne, które jest bardzo wymowne i pobudzające do wiary, do ufności, do nadziei. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział. Przedostatni fragment, a później jeszcze ostatni. 15-18, bo to wam mówimy przez słowo Pana,
że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, umarli, zasnęli. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. To jest nadzieja. Zmarli. Ci, którzy zasnęli w wierze w Pana Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego, powstaną pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowy. I ostatni werset Apokalipsa, 20 rozdział. Od 4 do 6. Zobaczyłem, Jan zobaczył, też trony i zasiedli na nich i dano im władzę sądzenia. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu Słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę. I ożyli i królowali z Chrystusem 1000 lat. A inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować 1000 lat. To jest nadzieja. To jest oczekiwanie. To jest trwanie w przebudzeniu, w czuwaniu. To nie jest spanie. Oczekuję, to wiem, że On nadchodzi. On zmartwychwstał jako pierwszy, ale jest i ma moc wzbudzić i mnie, i każdego, kto wierzy, tą samą mocą, która wywiodła go spośród zmarłych i wyniosła przed oblicze Boga żywego. Tą nadzieją żyjmy i niech ten dzień, tak jak ten psalm 96, Pan Bóg mówi, ustanowiłem dzień, który się nazywa niedziela? Nie. Dzisiaj. Dzisiaj jest dzień. A jeśli usłyszysz, że ten dzień jest dzisiaj, to nie zatwardzaj swojego serca, ale zareaguj, odpowiedz, wezwij, uwierz, Pan naprawdę zmartwychwstał. Powstańmy.
Boże, chcę Cię chwalić i błogosławić, radować się z Twojego zbawienia, które przygotowałeś w tak skrupulatny i dokładny sposób, objawiając tym, którzy Tobie uwierzyli, wszystkie te rzeczy, które się działy, dzieją i te, które się będą jeszcze dziać. Jesteśmy uradowani z Twojego zbawienia. Chcemy błogosławić to imię, imię Jezusa Chrystusa, tego, który przyszedł na tą ziemię, okazał nam swoją wielkość, pokazał swoje miłosierdzie, chodził, nauczał, uzdrawiał, dotykał, otwierał oczy, otwierał nasze umysły, nasze serca, byśmy mogli uwierzyć. I powiedziałeś, Syn Człowieczy musi umrzeć i musi zmartwychwstać trzeciego dnia i musi być uniesiony, wyniesiony ponad wszelkie imię, aby na Jego imię zginało się wszelkie kolano i aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Błogosławimy to imię, pokładamy w nim naszą nadzieję, wierzymy w Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy zmartwychwstania w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niech to imię będzie uwielbione teraz i na wieki wieków. Amen. Zaśpiewajmy pieśń. Na koniec zaśpiewajmy pieśń. Numer. 391. Tak bowiem Bóg świat umiłował. I po tym zapraszamy do kawiarni. Nie ma kawiarni, przepraszam. Dzisiaj nie ma. Dzisiaj błogosławimy Was i radujemy się z Wami. I nieście tą wieść, że Bóg umiłował w Chrystusie i ma dla tych, którzy mu wierzą, zmartwychwstanie spośród umarłych.